Pamiętam, jak przed laty gdzieś pokazałeś się w plusligowym graniu, ja bardzo szybko takie opinie gdzieś wyłapywałem. No, Pirlejek, Janek, brylancik, ale trzeba szlifować. Na ile już ten szlif u ciebie gdzieś następuje, na jakim etapie on jest, że to oceniano cię, gdy się pojawiłeś jako rozgrywacza pod tym artysta, to on już jest. Z urodzenia. Trzeba tylko teraz to obudować pewną solidnością, pewnym pragmatyzmem, takim, wiesz, spokojną krwią w środku. Jasne. Faktycznie gdzieś tam myślę, że te ciągotki do, że tak powiem, do tej kombinacyjnej, czasami trochę zwariowanej gry miałem już gdzieś tam od młodzieżówki, więc faktycznie tak było. A co do szlifu, mam nadzieję, że jeszcze sporo tego tematu jest tutaj, żeby to oszlifować. Ja czuję cały czas, że się rozwijam, że ten sufit jeszcze nieosiągnięty jest u mnie i na pewno taki sezon jak ten, przy takich graczach, przy gdzieś tam takim fajnym poziomie i kolejna szansa na reprezentacji dają kolejne szlify, więc ja bardzo powiedziałbym, patrzę w tą przyszłość z taką dużą dozą też pokory, ale pewności siebie, że kolejne kroki są przede mną i ten pułap cały czas jeszcze nie jest osiągnięty. Jak ty tam miałeś to pierwsze spotkanie? Jak ty wspominasz tą pierwszą pracę w tamtym sezonie z Grbiczem? Bo to był rozgrywający, wtedy chyba należał do trójki najlepszych rozgrywających świata. Jak sobie przypominam, to były takie dwa troszkę bieguny. Z jednej strony był słynny Ricardo, Brazylijczyk, ten to był artysta, poeta, romantyk. A Nikola to był właśnie raczej taki pragmatyk, rzemieślnik, tak. chłodnokrwisty. On może nie grał super efektownie, ale niezwykle efektywnie. Jak ci się pracowało z nim już na kadrze wtedy? Dokładnie, na pewno a propos Ricardo właśnie i Nicoli, dwa różne style, dokładnie tak. Choć mówiło się, że obaj wtedy najlepsi na świecie. Jasne, że tak, tutaj nie ma dwóch zdań, bardziej chodzi mi o styl prowadzenia gry. Mhm. Ale zgadzam się, tak jak powiedziałeś, mniej efektownie może, ale efektywnie na pewno. Mi się bardzo dobrze pracowało, też właśnie pod kątem takiego spokoju, nieraz ponad może ten... To taką nonszalancję, a z kolei więcej efektywności w tym, czy to w rozmowach, czy gdzieś tam już bezpośrednio na treningach. Zwraca uwagę też fajnie, że dostałem szansę, czy to w Kanadzie poprowadzenia gry naszej reprezentacji, czy później w Gdańsku swoje szanse miałem. Na pewno to też dużo dało. No i wygląda tak trochę to taki jakby logiki i z doświadczenia wielu poprzednich lat, że prawdopodobnie w Lidze Narodów to sobie... Zwłaszcza na początku pograsz, no bo tu trochę wiadomo, Marcin jest jedynką i odpukać, jak wszyscy będą zdrowi, to tak pozostanie. On będzie miał ten sezon bardzo długi, gdzieś kończony w maju, finałem Ligi Mistrzów. Więc możemy się spodziewać, że ty od Nicoli dostaniesz dużo, że tak powiem, tego poletka. Będę też na to pracował na pewno. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiam się na ten moment. Ale głodny jesteś? Jestem bardzo głodny, ale wychodzę z takiego założenia, że każdy jeden dzień, każdy jeden trening i pracujmy na to. Praca się zawsze obroni moim zdaniem i aby tylko zdrowie było, bo to najważniejsze, żeby tam nic nie kłuło, nie bolało jakoś za bardzo. I walczymy. A jeśli tak będzie faktycznie, jeśli gdzieś tam sobie to wypracuję, jeśli taki będzie też pomysł trenera na to, to jestem bardzo głodny tego i będę czerpał garściami na pewno. Jak ci jest w Warszawie? Już tak poza siatkówką, poza miastem. Miasto nie kusi błyskiem neonów, fajnym towarzyskim życiem, gdzieś czasami głęboko nocnym? Może aż tak bardzo nie. Wiadomo, że gdzieś tam generalnie Warszawa daje więcej alternatyw takich stricte już życiowych. Też blisko mojego domu rodzinnego, Radomia. Ja jestem tak, rodowity radomianin. Rodzinka i w domu. Dokładnie tak, więc to też jest duży plus. Moja dziewczyna gra w Łodzi w ŁKS-ie, więc to też ma gdzieś tam swoje zalety, że ta odległość jest naprawdę niewielka. I tak już poza siatkówką bardzo dobrze mi się tutaj mieszka. Zresztą grałem tu wcześniej 3 lata, więc znam to miasto trochę. Podoba mi się to, jak tutaj to wszystko funkcjonuje. Jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję w bardzo szerokim, można powiedzieć, zasobie tych potrzeb, więc tak, czuję się tak. Ty od Politechniki zaczynałeś dokładnie. Plusligowe, prawda? Dokładnie, sezon 15-16 tutaj Kuba Bednaruk mnie zaciągnął, z czego się... Była Belgia, nie? Po 3 latach, tak. Po 3 latach była Belgia. Pamiętasz tą decyzję? No, gdzieś wydawałoby się z pozoru, że Belgia to jest no, co najmniej półeczka niżej niż Polska Liga.
Ale to było w pełni świadome, taka twoja decyzja? Tak, ona wynikała z tego, że tutaj przebyłem właśnie te 3 lata i też to był fajny moment tu, bo ten klub się bardzo rozwijał. Przede wszystkim też dzięki wtedy Oniko, które tu weszło. I z tego każdego roku na rok, przez te moje 3 lata, które ja byłem, cały czas był wzrost i poziomu, i organizacji w klubie. W 3 roku to miałem Stefana Antigę, którego muszę powiedzieć, że też bardzo dużo z tej takiej taktycznej strony wyciągnąłem i po prostu czuliśmy, razem też z menadżerem porozmawialiśmy, że ja już nie wyciągnę więcej z tej ławki gdzieś tam wchodzącego czy treningu. Potrzebuję to sprzedać i szukaliśmy. I jasne, że Belgia to było na papierze krok w tył, ja się z tym zgadzam. Ale ja się nie bałem. Też daliśmy takie, ja dałem zielone światło, że nie interesuje mnie, czy to ma być Polska, zagranica, czy cokolwiek. Ma być fajny poziom do pokazania się, żebym mógł mieć tą szansę grania przede wszystkim pełnowymiarowego. Trafiła się Belgia, z perspektywy czasu myślę, strzał w dychę na tamten moment. Tak, bo to już pamiętam, że taki trochę taką metodę wyznaczył przed laty Michał Kubia, który też w stosunkowo młodym wieku pojechał grać do Serie B do Włoch i też wydawało się, że to chyba nie tak, a wiemy jak gdzieś później ta jego kariera rozkwitła, więc czasami rzeczywiście warto gdzieś, Szalupa też na Ukrainę pojechał, prawda? Tak jest. Na jeden sezon, gdzie też no, ukraińska siatkówka, nasza, no zupełnie trochę dwa światy. Jak nie grasz w siatkówkę, to co robisz w Warszawie? I w ogóle nie trenujesz, nie grasz i masz ochotę nie myśleć o siatkówce? Wolny czas. Jasne, spędzam go z dziewczyną najczęściej, czy to tu w Warszawie, czy w Łodzi. I osobiście też lubię pograć jakieś tam gierki komputerowe, najczęściej jakiś tam Warzone się trafia ze znajomymi, troszeczkę się odstresować, rzadziej jakiś film, książka też się zdarza, myślę, że taki. A masz taką grupę, nie wiem, znajomych, przyjaciół, zupełnie niezwiązanych z siatkówką i ze sportem, czyli gdzie jak ty jesteś z nimi, to nie jesteś siatkarzem reprezentacji Polski, projektu Warszawa, gdzie no w ogóle nie patrzą na ciebie jako na siatkarza, tylko jest to zupełnie inne środowisko, nawet specjalnie się sportem nie interesujące. Mam takiego przyjaciela, szczególnie jednego, którego tu pozdrawiam, Alka. Znamy się od liceum. I w ogóle siatkówka nie obchodzi, tak? Znaczy obchodzi go bardzo, aczkolwiek znamy się od liceum jeszcze gdzieś tam, gdzie tego profesjonalizmu aż takiego nie było, tego zawodostwa i z nim się czuję naprawdę, możemy pogadać o wszystkim, możemy całkowicie tą siatkówkę odciąć na bok, zająć się gdzieś tam innymi rzeczami i gdzieś tam tą głowę trochę właśnie zresetować od tego sportu codziennego, więc myślę, że jego bym tu mienił na pierwszym miejscu na pewno. A ciekawi mnie zawsze, to kiedyś przed laty nawet, dawno o to nikogo nie pytałem, jak wygląda autobus siatkarski, autobus zespołu, drużyny sportowej. Tak mi się przypomniało, że kiedyś to co prawda dziewczyn dotyczyło, nasza wybitna rozgrywająca Magda Śliwa, to ona takie założyła kółko szydełkowiczek i one jak jeździły te kilometry w czasie sezonu ligowego, to tam było duża grupa dziewczyn, które szydełkowały. No podejrzewam, że siatkarze projektu nie szydełkują, ale właśnie jak wyglądają u was te podróże? Kto z kim siedzi, kto robi, kto gra w karty, kto gra w szachy, kto gra w gry, kto ogląda filmy, kto słucha jakiej muzyki? Pierwsza rzecz, jaką trzeba podkreślić, Damian Wojtaszek. Każdy wyjazd, niezależnie która godzina, gdzie jedziemy, zawsze jest go pełno w autobusie, zawsze go słychać. Pozdrawiam cię, Damian. Zawsze nam te podróże umila. Myślę, że generalnie raczej spokojnie. Czyli on jest takim kaowcem, kulturalno-oświatowym. Tak, tak jest. Z każdym gdzieś tam lubi ze 2 zdania zamienić, złapać jakimś żartem jedną czy drugą osobę. Więc on jakby gdzieś tam jest tym zapalnikiem zawsze, który trzyma, szczególnie przy porannych wyjazdach, gdzie każdy gdzieś tam jedno oko przymknięte potrafi pobudzić. Powiedziałbym, że tutaj bardzo spokojnie te wyjazdy czy powroty nawet wyglądają. Dzisiaj są autostrady, troszkę krótsze są te podróże, tak jest. To bywało o tych czasach, o których wspominałem, więc tam trzeba było rzeczywiście zagospodarowywać czasami nawet i 8-9 godzin. Teraz to jednak takich tych długich podróży nie ma. Jasne, no tu z Warszawy tym bardziej jest w miarę powiedzmy. Wszędzie podobna odległość. Hala, w której lubisz grać poza swoją. Masz taką na przykład, tą lubię, a tej nie lubię. I to czasami nie jest do końca wytłumaczone, dlaczego akurat te światła, ta kolorystyka, może architektura tu mi podchodzi, a tu nie. Której hali nie lubisz ligowej?
której nie lubię. Na pewno lubię, mogę zacząć od tych, co lubię. Hale w Suwałkach i to w sumie od pierwszego razu gdzieś tam przybyłem. Pomijając oczywiście atmosferę, którą bardzo fajnie tam prowadzą speakerzy, to myślę, że kubatura, bardzo czarny sufit, który ułatwia też gdzieś tam na rozegraniu te piłki sytuacyjne widzieć. Taki troszkę undergroundowy, prawda? Tak. Wygląd, taki futurystyczno-undergroundowy, tak. Tak, powiedziałbym, że bardzo przyjemne. Takie, co nie lubię, nie wiem, nie, wydaje mi się, że miał jakąś halę, której nie lubię u nas w lidze. Więc na pewno ta w Suwałkach jest na duży plus, gdzieś tam się czuć bardzo dobrze można, ale taka hala, której bym nie lubił, chyba nie mam, szczerze powiedziawszy. To co, jedziemy do Paryża za rok? Taki będzie cel na pewno, a czy pojedziemy? Jako reprezentacja wierzę w to bardzo. Czy ja tam będę na to pracował i jeśli zdrowie przede wszystkim pozwoli i poziom sportowy, to czemu nie? No, na dzień dzisiejszy w każdym razie kończąc, no ta para Janusz Firlej jest najczęściej wypowiadana przez wszystkich gdzieś tam, którzy z boku patrzą na te aktualne wydarzenia w siatkówce. Nie życzę, żeby nie zapeszyć. No to widzimy się wybierzemy się gdzieś tą windą na tą Eiffla w wolnej chwili. Mam nadzieję, że tak będzie. Przed finałem olimpijskim. Dzięki, dobra, na razie. Dzięki bardzo, cześć.